Na szczęście wszyscy mamy przy urodzeniu podobne serce, podobnie zbudowane, podobnie funkcjonujące, z wyjątkiem sytuacji pewnych wad wrodzonych, ale to oczywiście jest kwestia defektu genetycznego. Natomiast potem, wskutek naszego życia, albo bardzo intensywnego i często w warunkach, które zdrowiu nie służą, temu sercu szkodzimy poprzez palenie papierosów, poprzez bardzo nieracjonalne odżywianie, poprzez skłonność do chorób współistniejących, jak cukrzyca, otyłość, choroby metaboliczne, no i oczywiście dodatkowe stany emocjonalne. Te wszystkie wpływają niepokojąco. W związku z tym, gdyby Pan mnie zapytał, co zrobić, żeby jak najdłużej żyć, to moja recepta byłaby taka. Po pierwsze, być prawym człowiekiem. Mieć jedną kochającą żonę i fantastyczne dzieci. I to jest naprawdę najważniejsze. Jeżeli już w małżeństwie się nie uda, to nigdy źle nie mówić o drugich, tak? Nie tylko w obecności dzieci. Znowu to serce nie będzie narażone na fałsz i obłudę, bo ono wtedy bardzo źle reaguje, może być nawet i zawał. W związku z tym prawdomówność, szczerość, intencji, nie tylko myśli, ale intencji, chroni nas. I co dalej? Powiem więcej. Obłudne transakcje są elementem frustracji. W związku z tym jesteś obłudnikiem, będziesz żył krócej, mój drogi. Jesteś uczciwym człowiekiem, który ma radość życia i któremu się udaje, będziesz żył dłużej. Krótko mówiąc, warto być dobrym, prawym człowiekiem i wówczas żyje się nie tylko trochę dłużej, ale na pewno trochę lepiej.